wtorek 20 tygodnia zwykłego przychodzi do nas na Eucharystii Słowo Boże. Bardzo ciekawe, z księgi proroka Ezechiela, rozdział 28. Jest to proroctwo przeciw pysze króla Tyru. I bardzo ciekawy jest ten opis. Tutaj jest takich parę miejsc, które chciałbym dotknąć, które wydaje mi się, że mogą rzucić światło na nasze życie. Pan Bóg staje wobec króla Tyru i w osobie proroka, staje w osobie proroka wobec tego króla i wygłasza do niego mowę. Mianowicie, chce uznać, że ten król jest kimś wielkim. Ma wiele zdolności. Nawet jest o tym mowa, że jesteś przezorny, masz zdolności kupieckie, pomnożyłeś swoje majętności, jesteś sprytny. Czyli jest wymienionych wiele przymiotników, cech osobowości, charakteru, bardzo pozytywnych. I paradoksalnie to właśnie one stają się tym punktem zaczepienia, jakby można powiedzieć, miejscem, które stają się momentem, który zarzuca się temu królowi. Co myślę tutaj jest ważne? Dobrą jest rzeczą być sprytnym, dobrą jest rzeczą być przezornym, mieć zdolności kupieckie, gromadzić nawet majątek, żeby pomnażać go dla dobra innych. To są wszystko bardzo dobre rzeczy. Ale w przypadku tej osoby, niestety nie jest to tylko przypadek tej osoby, tego króla Tyru, często jest tak, po prostu, że my to wszystko zaczynamy przypisywać sobie. Że te wszystkie dary, które otrzymujemy od Pana Boga, bo Bóg nas stworzył. Co to znaczy? Jeżeli Bóg nas stworzył, to wszystko, co my mamy, również wszystkie zalety i atuty charakteru, osobowości, wszystko jest darem Pana Boga. I to jest dobre, ale na koniec właśnie jest potrzeba, abyśmy chcieli to uznać, że to nie jest... Ja jestem wspaniały, ja jestem sprytny, ja swoim wysiłkiem. Nie chcę odmawiać nikomu zasług w pracy nad sobą, wysiłku, który wkładamy, ale żeby właśnie na koniec uznać w pokorze, że wszystko jest darem Boga. Wszystko jest darem Boga. I teraz to wszystko, co mogłoby być dobre i co jest dobre, jakby samo w sobie te rzeczy są bardzo dobre, okazują się, że w pewnych okolicznościach, kiedy zaczynamy w cudzysłowie ich źle używać, czyli to, co otrzymaliśmy jako dobro, co mogłoby być przedmiotem naszej wdzięczności wobec Boga, że jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to wszystko, co nas obdarował, staje się miejscem, który jest nam zarzucany. Kiedy to sobie po prostu w sposób prosty przywłaszczamy. I tu jest bardzo ciekawa intuicja. W starożytności była taka tradycja, kiedy dowódca wojsk wygrywał jakąś bitwę, wygrywał wojnę w imieniu Cezara i powracał do Rzymu, aby z legionami, aby oddać hołd Cezarowi, aby powiedzieć o tych wszystkich zwycięstwach, aby również przynieść należne pieniądze, łupy, które zdobył. Jako nagrodę za te zwycięstwa wsadzano go na złoty rydwan cesarza i obwożono go po mieście Rzymie albo po innych miastach cesarskich, w zależności tam, gdzie odbywała się ta ceremonia. Człowiek z wieńcem laurowym na głowie, obsypywany kwiatami, witany przez tłumy jako zwycięzca. I ten pochód na tym rydwanie, ta cała, można powiedzieć, procesja uroczysta trwała godzinami. I jest bardzo ciekawy szczegół. Mianowicie obok, na tym rydwanie, obok tego wodza, który otrzymywał prawie że boską cześć od tłumów, które wiwatowały na jego cześć, zachwycały się nim, oklaskiwały go, rzucano pod jego nogi kwiaty, a on w pięknej zbroi z wieńcem laurowym stał na złotym rydwanie i był obwożony właśnie jako zwycięzca. Obok niego stał niewolnik i cały czas wypowiadał tylko jedno zdanie. Mówił: jesteś tylko człowiekiem. To jest właśnie zdanie, które powtarza się również w dzisiejszym czytaniu, że ty nie jesteś Bogiem, a jesteś człowiekiem. To nie jest zarzut, to jest komplement, chciałoby się powiedzieć. Ale właśnie, żebyśmy chcieli uznać to, że będąc ludźmi,
jesteśmy wielcy. Pan Bóg włożył w nasze serce pragnienie bycia jak bogowie. I to pragnienie Pan Bóg już tutaj na ziemi chce spełniać, mieszkając w naszym sercu, dając nam doświadczenie swojej obecności i w sposób szczególny spełni je również po śmierci, po zmartwychwstaniu, kiedy, daj Boże, wszyscy znajdziemy się w niebie, aby tam być przebóstwieni właśnie tą obecnością Pana Boga. Ale dzisiaj jesteśmy ludźmi, mamy swoje ograniczenia, mamy swoje limity i wszystko, co mamy dobrego, jest od Boga. Możemy szczycić się tym i błogosławić Pana Boga, ale właśnie, żeby uznać, że to nie ja, ale że to Bóg. Piękne to czytanie, które dzisiaj przychodzi, bo ono pokazuje też przepiękną perspektywę, mianowicie perspektywę miłości Boga do człowieka. Że Pan Bóg każdego z nas naprawdę chce obdarować wieloma darami. Teraz, jeżeli ktoś mówi, że on nic od Pana Boga nie otrzymał, że on jest taką sierotą żyjącą, no to myślę, jest policzek wymierzony Panu Bogu, bo każdy z nas naprawdę otrzymał dary. One są różne. Jedne są bardziej spektakularne, inne są mniej spektakularne. Pewne dary są dzisiaj bardziej doceniane przez świat, stąd bardziej się z nich cieszymy, tak po ludzku, a inne mniej. Ale Pan Bóg obdarowuje nas naprawdę wieloma darami. I jest potrzeba, abyśmy chcieli to uznać, właśnie, że te dary otrzymujemy od Boga i być Panu Bogu za nie wdzięcznym. Daj Boże, żeby Pan Bóg dał nam właśnie pokorę, bo teologia duchowości właśnie mówi, co to jest pokora. Pokora to jest uznanie prawdy. Często mówiąc o osobach pokornych, myślimy, że to osoby, które chodzą ze spuszczoną głową i mówią, że w ogóle są ostatnie na świecie. To nie ma nic wspólnego z pokorą. Pokora to jest uznanie prawdy, czyli może się okazać, tak jak w dzisiejszym czytaniu, że ty, uznając prawdę, będziesz musiał powiedzieć: Pan Bóg obdarzył mnie wielką przezornością. Pan Bóg obdarzył mnie zdolnością kupiecką. Pan Bóg obdarzył mnie sprytem i wieloma innymi darami. To chcę uznać. Pan Bóg mnie za to obdarzył. Bogu niech będą dzięki. Tymi darami, które otrzymałem, chcę służyć Bogu i chcę służyć ludziom, bo dary są po to. Nie są dla naszej chwały, ale są właśnie dla służby drugiemu człowiekowi. Więc życzę Wam i sobie pokory. Aby ten zarzut, myślę, że też musimy się w tym odnaleźć właśnie, że Pan Bóg też staje przed nami i mówi: człowieku, opamiętaj się, prawda? To ja ci to wszystko dałem. Żeby ten zarzut nie spotykał nas, żebyśmy chcieli właśnie żyć w tej pokorze wobec Boga. A postawa wdzięczności na codziennym rachunku sumienia, w tym wieczornym, jest przepiękną postawą. Wprowadza wiele pokoju, wiele radości i przede wszystkim pozwala nam żyć w prawdzie. Że Bóg jest wielki, że bardzo nas kocha, że wieloma darami nas obdarzył i że Bóg pragnie dalej nas obdarzać, ale pragnie, abyśmy uznali tę prawdę, że jesteśmy ludźmi, a wszelkie dobro, które otrzymujemy, pochodzi od Boga. I niech tak się stanie. Amen.